nowa rzeka. Już nie chcę, gdyby chcę właśnie tak. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo mocno. Ja z takiego rozpędu po prostu jak zasiadłam, tak żebyście usłyszeli, jak ja siadłam na to krzesło głośno. Od rana mi nie działa. Daniel po prostu pojechał do swojego mieszkania, bo jeszcze ma swoje mieszkanie i tam pojechał, a to był wyjątek od reguły przez ostatnie dwa miesiące chyba. Już sam zapomniał, że ma mieszkanie i pojechał i łączył się ze mną ze swojego mieszkania, a zawsze on mi tu wszystko przygotowuje, mam tu przygotowane po prostu zaplecze do kawki, nic się nie dzieje bez niego, więc ja dzisiaj latałam na dach, żeby przeciągnąć ten bezprzewodowy kabel, żeby było dobrze słychać. Poleciałam tutaj, żeby sobie zrobić stanowisko pracy. Dzisiaj jest inne stanowisko, no bo właśnie takie, jakie jest. Poleciałam do szafy, żeby się ładnie ubrać, ponieważ wiedziałam, że przychodzi jedna z piękniejszych kobiet w tym kraju, więc mówię, kurde mol, znam ją bardzo dobrze, więc muszę się jakoś tak, kurde, wyszykować, nie? I tak stałam przed tą szafą, aż się zorientowałam, mówię, Jesus, jest godzina za 5:08, mało tego, jeszcze zadzwoniłam do ojca moich dzieci, do Rafała, o tym będziemy dzisiaj mówić, o naszych relacjach z byłymi, jaki to ma wpływ na nasze dzieci, więc przeprowadziliśmy dyskretną rozmowę na temat tego, jak tutaj nasza córka wróciła z obozu, jak się czuje i tak dalej, dlaczego była smutna, więc razem rozmawialiśmy, ale oczywiście w przyjaźni, zgodzie, wspólnie. Zresztą do tego dzisiaj nawiążę, bo to była bardzo fajna, ciekawa rozmowa, słuchajcie. Natomiast ja zdążyłam to wszystko zrobić i jestem tu z wami i się cieszę, że was widzę i cieszę się, że jest świetnie się spisałam. Naprawdę świetnie się spisałam. Cieszę się, że jest poniedziałek. Bo my tutaj, Ria już jest tutaj w poczekalni mojej tak zwanej, gdzie trzymam gości. Trzymam i trzymam i im więcej gadają, tym dłużej ich trzymam, żeby sobie pogadać. Im są piękniejsi, tym dłużej ich trzymam, żeby tutaj mnie wpuścić na moją arenę. Więc tak, więc sobie chwilę jeszcze z wami pogadam, tylko żeby, przepraszam cię Ria, poczekasz na sekundkę, żebyśmy się zebrali, bo tutaj też wszyscy się zbierają, jest poniedziałek, ale u nas jest taka zasada w ogóle, przypominam, że jesteśmy na kawkach i będę jeszcze przypominać, bo wszyscy mi powiedzieli, żebym przypominała, bo czasami są tu osoby, które przychodzą po raz pierwszy. Że kawki są codziennie od poniedziałku od 8:15 do... No, to różnie to bywa, prawda? Czasami do 9, czasami do 9:15 i są od miesiąca mniej więcej takimi spotkaniami przy kawce, przy których się rozwijamy, wspieramy, jesteśmy razem, rozmawiamy o psychologii, rozwoju osobistym, duchowości, ostatnio też zdrowiu. No i mamy tu fajną społeczność, która jest bardzo zgrana i która się wspiera nawzajem. Mówimy sobie na per ty, więc też wszyscy do mnie mówicie Gosia, to wam przypominam, że jestem Gosia, a nie pani Gosia, jak później do mnie piszecie. No właśnie, jesteśmy sobie takim projektem, który od niedawna jest, ale coraz więcej osób przychodzi, coraz więcej osób to ogląda, więc ja się bardzo cieszę, bo dla mnie to też jest bardzo motywujące, żeby wstawać, żeby zaczynać tydzień, nawet nie wiecie, jak mi to robi. Dobrze. I tęsknicie w weekendy. Ja też tęsknię w weekendy i też się zawsze cieszę na ten poniedziałek, a jeszcze naszą zasadą jest taką, którą przyjęliśmy tutaj na początku, to jest to, że lubimy poniedziałki, bo poniedziałki są częścią naszego życia. I tak jak pisał Michał Niewęgłowski w swojej książce Nie lubię poniedziałków, którą też omawialiśmy jako chyba jedną z pierwszych tutaj na tych spotkaniach, to jest to, że jak ktoś nie lubi poniedziałków, to nie lubi swojego życia. Ja się z tym bardzo zgadzam, trochę to jest uproszczenie, ale trochę tak jest, że jeśli rzeczywiście te poniedziałki są takim ogromnym trudem i po prostu płaczem i zgrzytaniem zębami, to znaczy, że coś nie jest tak, że ta różnica między weekendem, czyli tym jak chciałbym żyć, a tym jak żyję jest za duża. I że cała nasza praca też tutaj na kawkach jest po to, żebyśmy przybliżyli sobie te weekendy do codziennego życia i żeby ono było bardziej zrównoważone, prawda? I żebyśmy też cieszyli się i na piątek, i na sobotę, i na poniedziałek, i na tu i teraz przede wszystkim, żebyśmy więcej żyli tu i teraz. No i właśnie, teraz się z wami witam, dzień dobry, napiszcie, co dobrego w weekend się wydarzyło, jaki mieliście weekend, czy wróciliście z wakacji, czy jesteście przed wakacjami,
Ja wróciłam teraz właśnie z Dubiatowa, skąd do Was nadawałam, a dzisiaj jadę, słuchajcie, na Mazury, bo moja córka tam będzie też moja siostra ze swoją córką, a moja córka w Gałkowie jeździła na koniach przez wiele, wiele lat i będę właśnie koło Gałkowa, właśnie w Gałkowie chyba będę, na Mazurach, więc gdyby ktoś z Was tam był, gdzieś w okolicach Mazur, to zapraszam, żeby się przywitać, przybić piątkę. Zresztą fajnie reagowaliście, bo w Lubiatowie parę osób mnie znalazło, z kawki nawet, podeszła do mnie dziewczyna w parku linowym, pozdrawiam Cię serdecznie, gadałyśmy bardzo długo o różnych rzeczach, okazało się, że spotykamy się na kawce i to jest takie super miłe, bo kiedyś zawsze do mnie podchodzili, wszyscy mówili: o, cześć Gosia, znam Ciebie z Dzień Dobry, tak, znam Ciebie z telewizji. Kiedy odeszłam z telewizji, to wydawało mi się, że już nikt nie będzie do mnie podchodził, no bo jak? A teraz się okazuje, że ludzie podchodzą i mówią: cześć, znamy się z kawki, powiedziałaś na kawce to i tamto i to jest jeszcze milsze. No właśnie, no dobra, ja o sobie gadam jak zwykle, a niektórzy mieli urodziny, wszystkiego, kochani, najlepszego. Niektórzy chodzili boso po trawie z rosą, wspaniale. Niektórzy wrócili z rekolekcji, cudownie. Niektórzy zrobili sobie przegląd na książki i zrobiło się mnóstwo miejsca na nowe pozycje. Obiecałam Wam, ja to zrobię, jak wrócę z Mazur, to zrobię Wam taki przegląd moich książek i wrzucę Wam, co jest moimi ukochanymi książkami. To same miłe rzeczy, które piszecie. Niektórzy byli na ognisku, mikołajki zaliczone, zwierzęta nakarmione, pływanie w morzu. Zobaczcie, jakie życie jest po prostu cudowne, jakie to jest w ogóle morze możliwości, prawda? Można takie, i te proste rzeczy, w ogóle wakacje, mam wrażenie, trochę nam przypominają, że te najprostsze rzeczy mogą być tak piękne, tak szczęśliwe, tak dobre, że niewiele nam trzeba, naprawdę niewiele nam trzeba, prócz zdrowia, bliskich ludzi wokół, sensu, który sobie nadajemy i kawałka trawy. Pamiętam, że jak byłam kiedyś, zresztą w Gałkowie, zobaczcie, jadę do Gałkowa i pamiętam, jak siedziałam z moją córką chyba wtedy i słuchajcie, zrywałyśmy gruszki z gruszy, która tam rosła sobie na tym na łące, a potem bawiłyśmy się w to, że takimi małymi gruszeczkami, które były już takie zgniłe, rzucałyśmy sobie w dal i tak sobie pomyślałam, Boże, szczęście jest takie proste, tak sobie to wszystko komplikujemy. Bardzo mi miło, kochani, że jesteście i jak zwykle. I dzisiaj zaprosiłam kogoś, śmieszne to jest w ogóle, kogo znam od lat, poczekajcie, ja mam 44, a jak się poznałyśmy, to miałyśmy, ona gówniara, bo młodsza ode mnie 2 lata chyba, więc pewnie miałam z 9-10 lat, jak ją poznałam, a ona miała 8, czyli znamy się, poczekaj, ze 30 parę lat. Jezu. Chodziłyśmy razem do podstawówki. Potem spotkałyśmy się kiedyś, pamiętam, zresztą zaraz do niej zagadam, czy ona to pamięta, spotkałyśmy się w knajpie i chyba ona się rozstawała ze swoim partnerem. Ja chyba już byłam rozstana i sobie gadałyśmy wtedy na ten temat trochę. A dzisiaj się spotykamy. Też studiowała psychologię i dzisiaj się spotykamy, żeby porozmawiać właśnie trochę o naszych życiach, czyli o tym, jak to jest się rozstać, jak poukładać te relacje ze sobą, dla siebie, ale też przede wszystkim dla naszych dzieci, ale też dla nas, bo dopóki my w sobie nie ułożymy, to i dla dzieci nie ułożymy. No i właśnie dzisiaj jest już bardzo znaną mówczynią, bardzo znaną artystką, i nadal bardzo piękną kobietą, bo była najładniejsza w podstawówce. Była numer 1. Ja myślę, że ja byłam numer 3 albo 4, bo jeszcze między nami była taka Beata, koleżanka, ona się śmieje. Już ją wpuszczę, niech będzie. Dziś zaprosiłam Rię Soku, którą musimy kojarzyć. Ja już tutaj kilka razy wybuchłam śmiechem, że piękny to jest mój. Myślę, że byłam 3 albo 4. Ale byłaś najładniejsza. Ja się zawsze cieszyłam. Ja się zawsze cieszyłam, że ty jesteś ten, 2 lata młodsza ode mnie, że nie jesteś z mojego rocznika, bo przynajmniej w swoim roczniku mogłam ogarnąć chłopaków, ale ty byłaś, jesteś w ogóle piękną kobietą, ale słuchajcie, Ria Soku była przepiękna zawsze, była po prostu zjawiskową dziewczyną, która jak się pojawiała, to po prostu świat zamierał. Ja nadrabiałam poczuciem humoru i wdziękiem na szczęście zawsze, ale między nami jeszcze była taka przyjaciółka, moja przyjaciółka. Beata Dudzińska, którą pozdrawiamy, i Roberta Dudzińskiego, który był twoim chłopakiem. Bo przez Beata... 2 lata. To była moja pierwsza miłość.
No właśnie, Beata Dudzińska była moją przyjaciółką, zresztą też psychologię studiowała, myśmy razem siedziały w ławce i przez wiele lat trzymałyśmy się razem i ona miała 2 lata młodszego brata, Roberta, który pewnego dnia to zjawisko ze szkoły przyprowadził jako swoją dziewczynę. Czasem siedziałyśmy w pokoju obok i podsłuchiwałyśmy, co tam robicie. Podsłuchiwałyście, śmiałyście się z nas, ale też ja myślę, że byłyście takim dla nas trochę też wsparciem, dlatego że no, starsza siostra i przyjaciółka, ja wiem, że on się radził wiele rzeczy od właśnie Beaty i od ciebie, więc to było takie, wiesz, no to pierwsza miłość, pierwszy związek, 7 klasa, w ogóle no, wszystkie takie pierwsze rzeczy, które właśnie pamiętam w moim życiu się pojawiły w okolicach damsko-męskich, no to właśnie wtedy, więc to przepiękne wspomnienia. I pamiętam, że się też właśnie śmiałyście z nas bardzo dużo. Oj, bardzo się śmiałyśmy z was. Bo myśmy... No bo byliśmy bardzo poważnie zakochani, a wy się śmiałyście z tego. Byliście strasznie poważnie zakochani. A potem się spotkałyśmy kiedyś w knajpce i pamiętam, że ty byłaś w takim momencie rozstania. Gdzieś byłaś w jakimś mega kryzysie i oczywiście nie będę tutaj mówić, co sobie gadałyśmy wtedy, ale pamiętam, że to było jakoś tam zbieżne z tym, że ja też się chyba już rozstałam albo byłam w trakcie rozstania, już nie pamiętam. Ale właściwie spotkałyśmy się w takim momencie, w którym dla nas najważniejszym tematem był rozwód czy rozstanie z ojcami naszych dzieci. I potem cisza, i potem zobaczyłam Ryję gdzieś tam na scenie, potem usłyszałam od moich przyjaciół, że byli na jakichś twoich występach muzyczno-inspiracyjnych, motywacyjnych i że to było cudne. I potem skojarzyłam, że Ryja to ty i mówię, Boże, przecież Jezu, to jest ta sama dziewczyna w ogóle. I mówię, kurde, jak fajnie. A potem zobaczyłam, jak bardzo dużo też masz takiej publiczności, która jest mi bliska, bo podobne rzeczy mówimy, gadamy, robimy, więc pomyślałam sobie, zobacz, jak te ścieżki nasze się znowu spotkały. Zresztą sobie nagrywałyśmy razem, nagrywki robiłyśmy, jak się umawiałyśmy na to spotkanie, nie? Że jest w tym jakaś taka czarowność, jakaś magia i że musimy się teraz w realu spotkać. Aczkolwiek, słuchajcie, my się po latach spotykamy teraz w online razem z wami wszyscy tutaj, bo się nie widziałyśmy naprawdę wiele lat. To prawda, a ja właśnie też ci nagrywałam, bo też gdzieś się pojawiłaś miesiąc temu na moim wykładzie, bo tuż przed wejściem na wykład zobaczyłam twój post, który mnie niezwykle poruszył, więc tuż przed twoim odezwaniem się do mnie ja już o tobie mówiłam, więc tak, to jest ewidentnie spotkanie po latach. A co to był za post? To był post, który zamieściłaś z komentarzami, wiesz, a ja robiłam akurat wykład na temat hejtu i krytyki w internecie. I miałam już cały wykład na temat przygotowany i tuż przed właśnie, nie wiem, dzień czy 2 dni przed wejściem na scenę już miałam to gotowe wszystko i patrzę twój post, gdzie zamieszczasz te naprawdę brutalne niektóre komentarze. No i co mnie jeszcze bardziej, wiesz, zagłębiło i dało mi jeszcze fajniejszą trampolinę i wiesz, też zdałam sobie sprawę, już nie będę teraz w to wchodzić w ten temat, ale generalnie wiesz, zdałam sobie sprawę z tego, że też te opinie versus hejt, jakby tu jest taki szeroki wachlarz, nie? I że te twoje opinie, które zamieściłaś, no już były gdzieś tam na samym końcu tego, co się nazywa klasą, czy jakimkolwiek, wiesz, poczuciem takiego dobrego smaku i to już nie jest wyrażanie opinii. Także no dało mi to też fajną trampolinę. To było ze 3 miesiące temu. Widzisz, jak ci się czas To a znaczy, mi się on wyświetlił widocznie, wiesz, bo on mi się wyświetlił, ja 7 lipca występowałam, on mi się wtedy wyświetlił na Instagramie, tak randomowo zupełnie. I myśmy, słuchajcie, sobie tutaj z Ryją uknęły razem, że ustalałyśmy, o czym mogłybyśmy gadać, bo pewnie mogłybyśmy gadać i o miłości do siebie, i o samoakceptacji, i o pieniądzach, chociaż ty jesteś lepsza o pieniądzach niż ja. I wszyscy mówili, zaproś ją o tych pieniądzach, niech ona opowie o tych pieniądzach, bo teraz masz akcję związaną właśnie z tym, żeby przyciągać do siebie jej pieniądze w dobrym wymiarze tego słowa. Natomiast jakoś jak zaproponowałam, jak rozmawiałyśmy sobie, tak właśnie nagrywałyśmy, to gdzieś się pojawił ten temat rozstań. Może to było to, że się spotkałyśmy też w tym kontekście, może dlatego, że mamy podobne sytuacje, więc ja muszę zupdate'ować siebie teraz i ciebie. Czyli twoje dzieci mają ile lat jesteś po rozwodzie i w jakich żyjesz relacjach ze swoim byłym partnerem, bo o tym będziemy dzisiaj gadać.
Okej, okay. To ja na moment tylko nawiążę, bo pieniądze mnie od razu, wiesz co się dzieje, jak ja słyszę pieniądze, od razu mam takie bzzz w brzuchu, więc ja tylko powiem, ja po prostu odkodowałam coś związanego z pieniędzmi i mi się marzy, żeby Polska zaczęła dużo zarabiać i wiem, że to jest możliwe, więc mam po prostu mega dużo pasji i ognia, żeby to zrobić i to robię. Więc to na temat pieniędzy przesuwam i teraz... Nie, temat... ja muszę powiedzieć, że ja się muszę w razie zapisać na ten kurs, bo ja nie odkodowałam pieniędzy. Pieniądze się mnie w ogóle nie trzymają, wszystko co mam to wydam albo rozdam i generalnie jakoś tak uważam, że nic mi się nie należy w kontekście pieniędzy, że właściwie wszystko muszę robić, tak, wszystko muszę oddawać w ogóle, ale to na inną rozmowę, ale też naprawdę to jest super ważny temat, żeby sobie to odkodować. Dobra. Temat dzieci, to tak, dzieci mam 16 i 13, z mężem się rozstałam po niecałych 10 latach i to było 7, prawie 8 lat temu. 7-8 lat temu. To ja zaupdate'uję się, moje dzieci mają lat 17 i 20 i rozstałam się z moim mężem, muszę powiedzieć, 13 lat temu. 13 lat temu moje dzieci miały wtedy 6 i 3 lata, tak. No to okej. Tak, czy ja wcześniej, dlatego chyba wtedy w tej knajpie rozmawiałyśmy sobie chyba o tym, jak to u mnie było. Zanim do tego nawiążę, jak to u nas było, bo to nie jest, my jesteśmy tylko bohaterkami tego spotkania, ale bardziej chcemy wam powiedzieć, że to będzie też serca, nie? I to wszystko, co jest przetrawione przez życie, jest moim zdaniem jeszcze bardziej wartościowe. I pewnie wśród was są osoby, które mają bardzo różne doświadczenia. Jestem przekonana o tym. Ja wiele lat pracowałam jako psycholog okołorozwodowy, dziecięcy, który pracował z rodzicami, z dziećmi. I też, też mam dużo osób w swoim środowisku, pewnie też, które się rozstały. I gdybym miała powiedzieć procentowo, to myślę, że powiedziałabym, że 90% ludzi źle się rozstaje, może nawet więcej. Że naprawdę czasem jak opowiadam swoją historię, to się nawet tak wstydzę, tak jakbym ją idealizowała, czy robiła z siebie, wiesz, kogoś lepszego, mądrzejszego, bo to jest jedna z niezaprzeczalnych historii, która mi się udała i która mi się nie udała, którą wypracowałam ciężko też, ale nie miałam też tak ciężko jak inni, więc też biorę to pod uwagę, że miałam mądrego człowieka po drugiej stronie. Ale dlaczego tak jest, Ria, że wiesz, do nas takie pytanie, nie? Że jakby te rozstania między ludźmi, one tak bardzo dotykają dzieci i one są najczęściej właśnie tak bardzo negatywne, zamiast takiej wdzięczności, że to coś, że się spotkaliśmy, że myśmy te dzieci wspaniałe na świat przywołali tym spotkaniem, tą miłością, która się wydarzyła, no my odchodzimy z negatywnymi emocjami, z wojną, z pretensją i z walką, którą najbardziej, najdotkliwie odczuwają nasze dzieci. Myślę, że są dwie rzeczy, których po prostu nie wiemy zwyczajnie. Pierwsza rzecz jest taka, to że można zrobić to inaczej i jest tak mocno zakorzeniony ten schemat, że rozstanie to jest koniec, bo się nie udało. Ile razy się mówi, im się nie udało, jak tak. To jest już w ogóle, nie? Jak się ktoś rozstaje, im się, no nie udało im się. Czyli już jest założenie, że jest jakaś porażka. A druga rzecz, i to też dlatego, jak ci się nagrywałam, to powiedziałam, to jest wysiłek. Dla mnie to jakby ludzie właśnie często mówią, ale jesteś szczęściarą. Ja jestem szczęściarą, bo ja wybrałam wysiłek i to był dla mnie wysiłek, przerobić to wszystko, co miałam do przerobienia, skonfrontować się z tym wszystkim, co ja mam w sobie do spotkania i do uznania w sobie i też do takiego uciszenia, powiedziałabym, bo tam było bardzo dużo elementów emocjonalnych związanych z kobiecością, związanych z zazdrością, związanych właśnie z tą porażką, z moją obietnicą, którą sobie złożyłam jako dziecko, bo moi rodzice się rozstali, rozwiedli. Ja sobie przysięgłam, że ja nigdy tego nie zrobię moim dzieciom. Więc tam było naprawdę dużo kawałków i ja dlatego też o tym mówię, właśnie tak jak mówisz, żeby nie zawstydzać nikogo, że zrobili to inaczej, tylko żeby pokazać, że to jest możliwe i to jest możliwe w każdym momencie. Czyli nawet jeżeli ktoś z was się rozstał i to właśnie jest w taki sposób, że nie jesteście z tego dumni, to jest cały czas możliwe, żeby to zmienić. I trzecia tak naprawdę rzecz to jest taka, że ja gdzieś musiałam się wzbić ponad wszystkie moje racje, ponad wszystkie moje... właśnie jakieś poczucie niesprawiedliwości i mnóstwo kawałków, które tam było, bo z tyłu głowy miałam, że to jest relacja na całe życie.
I że jak bardzo ja bym teraz nie udowodniła w sądzie, poza sądem, na kanapie, przez telefon, w SMS-ach, w voice clipach, jak bardzo on nie ma racji i jak bardzo, nie wiem co tam jeszcze, lista rzeczy, którą on zawinił, tak, albo ta sytuacja zawiniła, to i tak za 10, za 20 lat nie będzie miało znaczenia. Jak będziemy mieli wesela naszych dzieci, czy jak, nie wiem, jak nasza córka po raz pierwszy będzie miała swojego chłopaka czy dziewczynę i będzie miała pierwszy raz i trzeba będzie to przegadać, albo jak się pojawią używki. Jakby to jest relacja, którą ja muszę zadbać i na którą będą patrzyły nasze dzieci i będą to powielać. Bo jeżeli im się zdarzy jakiekolwiek rozstanie w życiu, czy to z partnerem, partnerką, czy w biznesie, czy gdziekolwiek indziej, to pierwszy wzorzec, jaki wezmą, to ten, który zobaczyli przed chwilą u swoich rodziców. Więc to są, ja powiedziałam, dwie, w zasadzie cztery rzeczy, które chyba są tak na dzień dobry do uświadomienia sobie i do pokontemplowania. Tak, ja tak kiedyś usłyszałam takie zdanie i zawsze je powtarzam w kontekście tego, co mówisz, że tam, gdzie jest racja, umiera relacja. I to jest właśnie czasem o tym, co jest ważniejsze, czy moja racja, czy ta relacja. I czy ta relacja w kontekście jakby przede wszystkim dzieci, bo ja mogę tej relacji już nie mieć, ale moje dzieci ją będą mieć do końca życia, więc i ja ją będę miała do końca życia. I to nawet dłużej, prawda, Aria, niż nam się wydaje, bo my czasem odliczamy ten czas, bo będą dorosłe, to wtedy jak będą już nastolatkami, to one będą sobie wybierać, a w ogóle to one w sądzie będą mogły zeznawać i będą sobie wybierać i wtedy one będą mogły powiedzieć, że one nie chcą mieć tego kontaktu i tak dalej, z, na przykład, nie wiem, z ojcem czy z mamą i najczęściej z ojcem, tak mówimy. Ale to nie jest prawda, dlatego że tak samo jak my głęboko w sercach potrzebujemy zachować relacje ze swoim rodzicem. I ja uważam, że to jest fundament zdrowia psychicznego. I powiem wam, im starsza jestem, tym głębiej w to wierzę, że nie ma ważniejszej rzeczy niż zachowanie w miarę dobrego obrazu swojego rodzica. Każdego z nich. Każdego z nich. Więc jeśli jestem matką swojego dziecka, która kocha swoje dziecko, to co mogę zrobić dla niego najlepiej, i czasami to jest wielka, wielka wspaniałomyślność, bo sama jestem przez tego człowieka zraniona, to pomóc temu dziecku zachować dobry obraz swojego rodzica, który nawet mi nie ułatwia, bo to jest fundament zdrowia psychicznego, bo to jest kawałek jego tożsamości przecież. Ale to jest wielokrotnie bardzo trudne, bo sami tutaj piszą niektórzy właśnie, że sami jesteśmy zranieni, zdradzeni, oszukani, tak? Mamy w sobie ogromny, ogromny żal. I jak przejść ponad to, ponad swój własny żal, tak? Ponad często nieciekawe zachowanie po drugiej stronie. Nawet brak starań i zaangażowania, prawda? Nawet wybranie swojej wygody i swojej nowej rodziny i swojej nowej kochanki, mówię w uproszczeniach. Jak przejść ponad to i dalej wspomagać swoje dziecko w budowaniu dobrej relacji z drugim rodzicem? Bardzo trudno. Bardzo to jest trudne i ironicznie mi chyba pomogła moja własna trauma, wiesz? Mam wrażenie, że to w ogóle ona była motywatorem, bo ja naprawdę byłam tak skrzywdzona przez ten rozwód rodziców i miałam taką właśnie w głowie ideę, że to rozstanie mi zajechało w ogóle wizję na temat relacji, na temat miłości, na temat kobiecości, męskości. Tylko że ja nie zauważyłam do pewnego momentu jednej kluczowej rzeczy. Moi rodzice po rozstaniu się nie odzywali się ze sobą. Moja mama miała tak złamane serce przez mojego tatę, że nawet jeżeli on chciał z nią rozmawiać, to w ogóle nie było mowy, żeby ona z nim rozmawiała. I to trwało wiele lat. Ja wiele lat marzyłam o tym, żeby oni do siebie wrócili i miałam właśnie przekonanie, że ich rozstanie, ich potencjalny powrót może uzdrowić mnie i ten mój ból. Okazało się po wielu latach, jak oni się pogodzili, oni sobie spotkali się, zaczęli rozmawiać ze sobą, jakby ten topór wojenny po wielu, wielu latach został zakopany. I to był moment, kiedy mi tak jakby coś odpuściło, tak jakbym odetchnęła z ulgą i coś zniknęło, coś się uspokoiło, ten ból gdzieś się rozpuścił. I ja sobie wtedy, patrząc na to zdarzenie, zdałam sprawę z tego, że to nawet nie tyle ich rozstanie tak bolało, tylko to, jak oni siebie nienawidzili po tym rozstaniu. To, w jaki sposób właśnie oni o sobie mówili i to, że to, co mówisz, moja opinia o moich rodzicach w bardzo dużej mierze zależała od moich rodziców. Bo to, co się dzieje i co jest w ogóle najtrudniejsze, co się dzieje właśnie w trakcie rozstania,
to, że rodzice nadają na siebie nawzajem i to jest bardzo krzywdzące dla dziecka, bardziej niż samo rozstanie. Mhm. Więc w momencie, w którym oni przestali to robić, ja jako dziecko, tak mówię z perspektywy dziecka rozwiedzionych rodziców, mnie to uspokoiło, mi się coś przekliknęło i miałam właśnie też wrażenie, że później cała ta opinia o rodzicach, tak jak mówisz, ona jest bardzo mocno pod wpływem tego, co ci rodzice mówią na swój temat, więc to też było dla mnie ważne, że bez względu na to... Tak, to jest totalnie ważne, to jest totalnie ważne. To jest moja relacja, która będzie tym wzorcem dla mojego dziecka i ja muszę się wznieść ponad moją dumę, dlatego że to już nie jest tylko o mnie historia. To nie jest historia tylko o mnie i o moim rozstaniu, tylko to jest historia o całej rodzinie i o tym i o następnych krokach, co się dalej stanie i to wszystko jest zdeterminowane tym, co ja będę mówić, jak ja się będę zachowywać. I opinia moich dzieci będzie też miała... będzie zależała od tego, jak ja się zachowam i co ja będę mówiła o tacie moich dzieci. Przywołam to, co mówi Daria, bo nie dogaduję się z byłym mężem, czuję żal, bo mnie zdradził, nie umiem żyć z nim w zgodzie, bo mnie nie szanuje i boję się, że córka to widzi, taki wzorzec zaakceptuje, że mężczyzna może nie szanować kobiety. I to tak, tylko ja a propos właśnie tego, to jest strasznie trudne. Ja wiem, że to jest super trudne, ale czasami tak jest, bardzo często tak jest, że my trochę traktujemy, że jeśli ktoś zdradził mamę, to zdradził też dziecko. Jeśli odszedł od mamy, to odszedł też od dziecka. A czasami bywa tak, że ktoś w roli partnera, męża, partnera właśnie, jest beznadziejny, jest bez wartości, robi złe rzeczy, ale nadal posiada jakąś minimalną albo większą kompetencję do tego, żeby być w miarę wystarczająco dobrym ojcem. I że my często utożsamiamy właśnie, to nie do ciebie Daria, bo to jest sytuacja trochę inna, ale przywołałam to jako na przykład doświadczenie zdrady, że my bardzo często wprowadzamy tę funkcję zdrady jak w taki system rodzinny, jakby ojciec zdradził całą rodzinę, tak? Czy mama zdradziła całą rodzinę. A to nie jest tak. I to jest mega trudne, to jest podwójna trudne, bo z jednej strony ja się czuję zdradzona, ale muszę cały czas pamiętać, że on nie zdradził mojej córki, on mnie zdradził, on nie zostawił mojej córki, on mnie zostawił. I to jest super ważne, żeby w tym wszystkim próbować nie przenieść tego, tak jak ty mówisz, Ria, czy w tym, w jaki sposób o nim mówimy, w jaki sposób pokazujemy też swoją krzywdę, zbalansować gdzieś to, że z jednej strony trudno nam jest ukryć ten żal, prawda? Ukryć też własne zranienie w domu własnym ze swoimi dziećmi, ale też ochronić je przed tym, bo to nie jest ich zranienie, to jest moje zranienie i to jest moja sprawa między mną a tatą. I są takie sytuacje, nie wszystkie, bo czasem też piszecie tu, że ktoś zostawia i nie chce mieć kontaktu, to jest inna sytuacja, ale wielokrotnie te relacje się, moim zdaniem, z moich obserwacji, te relacje rozlewają się na całą rodzinę, a powinny pozostać pomiędzy tym dwojgiem i to wymaga od tego drugiego rodzica niezmiernie heroicznej postawy, tego, żeby przejść ponad własną krzywdę i spróbować wszelkimi sposobami nie przenosić swojego żalu, swojego poczucia zranienia, swojego poczucia oszukania, zawodu na swoje dzieci i dać szansę, nawet taką postawą po prostu obecną, wspierającą, nawet niemą, nie mówiącą nic, żeby dać szansę na zbudowanie im innej relacji, bo ktoś może być beznadziejnym partnerem, a dobrym tatą. I to mało tego, my często nie dajemy temu szansę, moim zdaniem, nie wiem, jak co ty o tym uważasz, ale to jest, wiem, że to jest super trudne i mnie kosztowało to wielokrotnie ileś godzin w gabinecie, żeby z mamą wypracować możliwość w ogóle otwarcia takiej przestrzeni do tego, żeby uśmiechać się na to, kiedy córka wraca od swojego taty i mówi, że było fajnie, tak? Albo że nie wiem, że tata zrobił coś dobrego, bo to jest jakby podwójne zranienie. Mnie zostawił, mnie oszukał, a nadal jest dobrym tatą, tak? Widać, że mu zależy, ale nie na mnie, zależy mu na naszej córce. Wiesz, o co chodzi? Tak, i ja myślę, że w ogóle wiele z nas, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, robi tak, że właśnie czując ten ból, tym bardziej chce się tym bólem podzielić ze swoim dzieckiem, w ogóle podświadomie, tak, że to jest tak rozrywające uczucie. I tak jak mówisz, to jest heroiczna praca, żeby nie dość, że radzić sobie z tymi emocjami, które towarzyszą rozstaniu. Dodatkowo czasami towarzyszy temu zdrada, co jest już podwójnie trudne. I jeszcze trzeci kawałek to właśnie to, żeby zachować
w tył głowy właśnie tą informację o tym, że po pierwsze to jest na całe życie, po drugie ja to w ogóle stosuję do wszystkich moich byłych partnerów i żyć takich romantycznych i też w ogóle biznesowych czy jakichkolwiek relacji, które się skończyły. Kiedyś się kochaliśmy. Kiedyś się uwielbialiśmy, kiedyś mieliśmy czas naszego życia razem, kiedyś podbijaliśmy świat. Moje teraz formułowanie tej relacji na podstawie jakiegoś błędu czy wyboru i niszczenie na podstawie tego jednego wydarzenia, wszystkiego co było, czasami to są lata budowania i pięknego życia wspólnie, jest jakiegoś rodzaju wyborem. Jest dla mnie przynajmniej, jak tak się zagłębiłam w to, ja to odczuwałam tak, jakby mi ktoś podawał kroplówkę z trucizną. Bo mam lata pięknych doświadczeń i jedno wydarzenie, które wszystko zrujnowało. Albo któremu ja mam szansę pozwolić wszystko zrujnować. Tak. I to wymaga jakiegoś bardzo głębokiego, tak jak powiedziałam, i kontemplacji, i zanurzania się w jakieś różne właśnie swoje kawałki, poczucie własnej wartości. Ja się orientowałam, że ja miałam na takim poziomie poczucie własnej wartości, jak mi wyskakiwała i ta zazdrość, i te pretensje, i mnóstwo innych rzeczy. On spędza czas z kimś innym, a nie z rodziną. Jakby mnóstwo rzeczy tam było. I to dlatego ja mówię o tym, że to wymaga wysiłku, ale to jest cholera tego tak warte, że tego się nie da opisać słowami. Bez względu na ból, bez względu na różne właśnie rzeczy, które nas dotykają, poczucie niesprawiedliwości, to jest naprawdę tego warte i warto temu poświęcić zarówno czas, jak i energię, jak i łzy, otoczyć się ludźmi, którzy nas inspirują, dostać wsparcie, psychologa, coacha, kogokolwiek i naprawdę postarać się zrobić wszystko, żeby, ja nie mówię o takiej relacji, jak ja mam, bo to jest faktycznie wyjątkowe i ja też miałam hopla na punkcie tego, żeby to doprowadzić do tego miejsca przyjaźni, ale żeby to chociaż było na takiej zasadzie, że jeżeli dziecko przychodzi i mówi, jadłem u taty lody o północy i oglądaliśmy, nie wiem, jakiś film, tam kreskówki, to że ty po prostu bierzesz wdech i wydech i mówisz, o, czyli u taty są inne zasady niż u nas. Super, że możesz doświadczyć i takich. U nas są inne. Kropka. A nie, zabiję go, dlaczego? Przecież tyle razy mówiłam, dzwonię do niego i tak dalej. Ale tak sobie myślę, że to super, co mówisz, że gdzieś na tym widnokręgu naszym, gdzieś tutaj musi być cały czas cel. Co jest moim celem? Co jest najważniejszym celem? Co jest najważniejsze dla mojego dziecka? Co jest najważniejsze dla mojego dziecka? I znowu powtarzam, najważniejsze dla mojego dziecka, dla jego zdrowia psychicznego, dla jego przyszłych relacji jest zachowanie dobrego obrazu, w miarę dobrego, wystarczająco dobrego obrazu drugiego rodzica. I to są, słuchajcie, te małe wybory każdego dnia, to jest to, co Ria mówi. To jak zareagujesz, kiedy on przyjdzie i powie, że właśnie, kurde, pieprza przez cały weekend, lody zbitą śmietaną, nie zjadł żadnego normalnego posiłku. I teraz, wiesz, myślisz sobie, hej, ale on w tym momencie buduje relację ze swoim tatą, która nie jest łatwa w ogóle na przykład, która jest rzadka. Albo tata właśnie narcyz, czy tata jakiś tam, który się nie zmieni, bo ma zaburzenia osobowości, może się nigdy nie zmieni. Ale te dobre chwile, te lody zbitą śmietaną, one mogą być tym kawałkiem tego dobrego ojca, którego on wewnętrznie potrzebuje. To jest to, co ty mówisz, że zaciskasz zęby i mówisz, wow, to był taki szalony weekend po prostu, prawda? I to jest wasza heroiczna praca, to jest to, jakby do czego ja totalnie zachęcam, żeby w zaciskaniu zębów, w zaciskaniu swojego serca, bólu i wszystkiego, żeby dawać przestrzeń dzieciom do budowania im tej relacji po swojemu. I wiem, bo tu są różne listy, które mówią o tym, że ojciec jest taki, ojciec odrzuca. No tak, jest taka sytuacja, w której musimy tłumaczyć dziecku na przykład, a jak ojciec ma je w dupie, czy mama ma je w dupie, przepraszam, że używam tak częściej, bo częściej niestety tak jest, że z mamami zostaje jednak, to my mamy, jesteśmy częściej ze swoimi dziećmi, ale to się też zmienia. Też jest mnóstwo wspaniałych ojców, wspaniałych, nawet lepszych czasami niż mamy w tej kompetencji rodzicielskiej, naprawdę, niestety. Znaczy niestety, stety, super, że tak jest, nie? Ale też jakby to jest super ważne, żeby dawać cały czas tą przestrzeń
do zbudowania tej minimalnie dobrej chociaż relacji, nawet jeśli właśnie jakby na co dzień on daje dupy. I co pytanie pojawia się takie, albo zgubiłam tak, pojawia się takie, kiedy on odrzuca te relacje, kiedy go nie ma, albo kiedy popłynął gdzieś, nie wiem, w nowym związku odpłynął w rejs. Co ja mam mówić? Ja jestem pełna żalu, ja nie mam alimentów, nie? Jakby ja jestem zostawiona sama sobie, moje dziecko jest chore na przykład, drugie nie jest chore, a trzecie jest w coś tam. Ja mam w sobie mnóstwo złości. I ja mam jeszcze mówić temu dziecku, tłumaczyć to w dobry sposób? Mm-hmm. Tak. Tak. Dokładnie tak. Ja w ogóle tutaj się pojawia wątek pieniędzy. Ja dlatego też uczę zarabiania pieniędzy, bo ja chcę, żeby kobiety, czy też mężczyźni, którzy zostają bez tych alimentów, żeby nie musieli polegać na tych alimentach, żeby wiedzieli, że alimenty są dodatkiem, a nie czymś, od czego są zależni. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, i to jest też coś, co mi zostało, a potem w późniejszym, jak byłam dorosła, się dowiedziałam o tym. Zobaczcie, my jesteśmy 50 tata, 50 mama. Jakby my jesteśmy zbudowani z dwóch osób. I teraz, jeżeli moja mama czy mój tata w bardzo nieprzychylny sposób wyraża się do mnie o drugiej osobie, z której ja, powstałam, czyli 50% mnie, to gdzieś na poziomie, gdzieś podświadomie wysyła mi informację o tym, kim ja jestem. No bo ja się utożsamiam z moimi rodzicami i ja dokładnie też to miałam, jak moja mama mówiła coś nieprzyjemnego na temat mojego taty, ja to brałam, jakby ona mówiła o mnie do mnie, mimo że mówiła o moim tacie. I mnie, i później właśnie jak byłam starsza, dowiedziałam się o tym, że to też tak działa energetycznie i pod kątem właśnie ustawień systemowych, jakby ona, no nie ma siły, no to jest, ja jestem częścią mojego taty. Mhm. Więc to mnie też powstrzymało i bardzo często o tym mówię, zrób to chociaż dla swojego dziecka, jeżeli nie możesz tego zrobić dla siebie i dla tej relacji, bo my ponad wszystko nie chcemy, żeby nasze dzieci cierpiały, chcemy je ochronić przed tym, ponad wszystko, żeby nie miały tych złamanych serc, żeby nie doświadczały rozczarowań i gdzieś... ta świadomość tego, że my możemy naprawdę zatrzymać taką narrację, żeby temu dziecku nie dawać, nie podważać poczucia własnej wartości komunikatami, nie zdając sobie sprawy z tego, że podważamy to poczucie własnej wartości w ten sposób. A druga rzecz, którą chciałam powiedzieć, to co powiedziałaś o tym widnokręgu, bo dla mnie to właśnie, to była jedna, jak miałam najtragiczniejsze momenty w trakcie tego rozstania, takie najbardziej, że nie, po prostu nie, da, nie, to jest too much dla mnie, i ja się poddaję, to był właśnie ten jeden taki, 1%, jak ty chcesz pamiętać to wydarzenie, jak ty chcesz wspominać to rozstanie, jak ty chcesz opowiadać o nim dzieciom i potencjalnie też, bo ja nie wiedziałam, że tak można zrobić, bo nie miałam wokół siebie wzorca, że tak można zrobić. Więc ja się gdzieś zaparłam, że ja spróbuję stworzyć taki wzorzec. Mhm. Po to, żeby był ten pierwszy dowód, tak? Że to jest możliwe, że coś takiego można stworzyć. I to było coś, co mnie trzymało. Bo jak ja teraz myślę o tym, ile osób jest zainspirowanych tym, ile par dzięki mojemu przykładowi, czy prawdopodobnie twojemu, gdzieś mówi, aha, czyli można, okej, dobra, to ja teraz pozbieram te narzędzia, ja posłucham, o czym one mówią, ja się dowiem, co można zrobić inaczej i zmienią cały tor wydarzeń, cały bieg wydarzeń, my wpływamy na kolejne pokolenia, bo nasze dzieci będą już miały inne wzorce, niż my miałyśmy, a ich dzieci będą już miały, to jest jakby, to jest naprawdę na szerszą skalę, niż nam się wydaje, to nie jest tylko o nas. I to właśnie było też... To był gigantyczny kawałek tego, dlaczego ja się tak kurczowo tego trzymałam i no, wręcz obsesyjnie. Miałam po prostu obsesję na punkcie tego, że ja chcę to wytrzymać, ja chcę to stworzyć tak, żebym była dumna z tego, jak to będę wspominać. Ja wiem, też czytam wasze komentarze i wiem, że to jest, cały czas powtarzam, że to czasami nie jest wykonalne. Tak, a czasami bywa niewykonalne, bo tej drugiej osoby po drugiej stronie nie ma. Ja mówię o tym jakby cały czas, bo to jest temat rzeka, nie? I to pewnie jeszcze nieraz się będziemy spotykać, żeby o tym gadać, ale to jest tak, żeby znaleźć sobie chociaż małe obszary, małe poletka, na które mam wpływ, bo są wiele rzeczy, o których piszecie, nie mamy na to wpływu. Nie. Natomiast są rzeczy, na które w których możemy coś zrobić i na które mamy wpływ, bo na przykład pytacie, a co zrobić, jak on przychodzi i okazuje się, że tata źle mówi. I teraz masz do wyboru. Możesz powiedzieć o nim też źle,
tak? Możesz powiedzieć, że ojciec jest chory psychicznie i że go więcej i więcej w ogóle to już tak to tam nie pójdzie, ale możesz też spróbować to powiedzieć w inny sposób, taki sposób, który uważasz, że chciałabyś jako dziecko usłyszeć od swojego rodzica. Jak byś chciała to usłyszeć na temat, powiedzieć to dziecku, które jest w konflikcie teraz lojalności, bo kocha obydwoje rodziców. Może być z jednym bardziej związane, mniej jednemu bardziej ufać, ale więź ma z obydwojgiem. Kocha obydwoje rodziców. Jeśli jedno mówi źle o drugim, to rani jego serce. Więc co może pomóc, prawda? Co może pomóc temu dziecku? Na przykład powiedzenie, że tata pod wpływem złości, że tata generalnie tak jak ty, jak w przedszkolu, twoi koledzy czy w szkole, ludzie się złoszczą i pod wpływem złości mówią różne rzeczy, nieprzyjemne i to jest nieprzyjemne i tata nie powinien tak mówić, ale to nie ma z tobą nic wspólnego, to jest jego złość do mamy i sprawy rodziców, że tata jest taki, nie powinien tak mówić i to jest niedobre, ale to jest jego złość, on na pewnie wcale tak nie myśli tak naprawdę, nie? Jakby umniejszać to i odklejać to od dziecka, to jest najważniejsze, odklejać, ale ciebie bardzo kocha, z tobą miał super czas, a ze mną ma różne, a tu się kłócimy, a tu jest zagniewany, a to ma do mnie różne pretensje, ale to są sprawy między dorosłymi, zobacz, ty też się kłócisz, tak? Mówię, że w takich sytuacjach, w których rzeczywiście wydarzają się takie sytuacje, w których możemy coś zrobić, w tej sytuacji możemy nadać interpretację inną, taką, która dziecka nie obciąży i która nie każe mu się tym zajmować, bo to, co też my robimy, to wikłamy dziecko w to i też o tym piszecie, że ono staje się mediatorem między rodzicami, powiernikiem naszych tajemnic, naszym terapeutą. I co mu robimy? Zabieramy mu dzieciństwo. I robimy tak zwany proces parentyfikacji, czyli to rodzic staje się dzieckiem, a dziecko rodzicem. Ja byłam w takiej roli jako dziecko, absolutnie, i ze względu tam na mamę i alkohol, ale też ze względu na tatę, którego często w domu nie było i mama mi kazała kontrolować i chodzić za nim wszędzie, czy ma kochanki i tak dalej. Ja w wieku 12 lat mentalnie miałam 20 lat albo 30 lat. Ja w ogóle nie pamiętam tego okresu, słuchajcie, między moje, mój tata się wyprowadził w wieku, ja miałam 12 lat i pamiętam, wiesz, ja te ostatnie słowa, które mój tata, ja byłam bardzo mądrą, dojrzałą dziewczynką, niestety, nie chciałam być taką dziewczynką, a ty też byłaś i dlategośmy się lubiły. Ale on mi wtedy powiedział, jesteś taka mądra, wiesz jak z mamą jest, mimo że to był w ogóle świetny, jako ojca uwielbiałam. Ale powiedział do mnie, wiesz jak z mamą jest, z mamą nie da się wytrzymać, teraz ty się musisz nią zaopiekować, ja już nie mogę wytrzymać, muszę iść i sobie po prostu tam, wiesz, do swojego dorosłego życia. I ja nie miałam żadnego żalu do niego, słuchajcie. Ja nie miałam żadnej pretensji, bo ja musiałam zrozumieć. Ja zrobiłam w czwartej klasie liceum sztukę o tym właśnie odchodzeniu rodziców z perspektywy dziecka, najsmutniejsza sztuka świata, bo ja wtedy byłam dorosła, ja w momencie 12 lat straciłam swoją dorosłość, przysięgam wam, pamiętam ten moment, ten pierwszy dzień, kiedy sobie pomyślałam, aha, czyli muszę sprawdzić, czy drzwi są zamknięte na noc, bo mama jest taka zwariowana, trochę niepoważna często, już nie będzie taty, który będzie sprawdzał, czy drzwi są zamknięte, ale on mnie tym obarczył. Ja przez lata, przepraszam, że, bo sobie to przypomniałam w ogóle teraz, ale ja przez lata, wiesz co, Ria, w ogóle nie miałam złości do taty. Dopiero jak poszłam na terapię, słuchajcie, i mój terapeuta powiedział, ale czy pani nigdy nie była zła wobec taty? Że tata panią de facto desygnował na dorosłego wtedy, powiedział, a teraz ty będziesz mężem swojej mamy. I ja przez lata byłam mężem swojej mamy. I on mi zabrał, zabrali mi w tym momencie dzieciństwo, co zrobiłam? Tak podobnie jak ty. Ja po 30 poszłam z powrotem, jakbym miała 13 lat. Poszłam się bawić, nie? Dobrze, że się zatrzymałam w tym tak naprawdę, nie? Ale ja sobie próbowałam to odbić, ten czas, w którym powinnam się bawić, mieć relacje, być beztroska, szukać swojej tożsamości, szukać siebie. Ja wtedy stałam się dorosła. I dlatego mówię o tym w trosce o dzieci, jako też właśnie psycholog dziecięcy, że ja wiem, co to dzieciom robi. To już nie jest DDA ani DDD. To jest po prostu dorosłe dziecko. I jeśli my z przyjaciółką przez telefon napierdzielamy na swojego partnera, żalimy się tak, że dziecko słyszy, obarczamy je swoimi emocjami, nie chronimy je od swoich emocji, nie? Jeśli my właśnie każemy mu być mediatorem między rodzicami, to my mu zabieramy dzieciństwo. Prawda? Mam ciarki, łzy w oczach, wszystko naraz. Poniosło, przepraszam cię, ale sobie przypomniałam to i tak stanęłam w swojej obronie, Ria. Ja naprawdę pamiętam tą noc, słuchajcie, kiedy on wyszedł, nie? Ojca kochałam całe życie w ogóle. Był wspaniały. Wspaniały. Dziś jak mówię, wspaniały. Ale w pewnym momencie się zezłościłam na niego też, w terapii. I przyniosło mi to ulgę.
bo musiałam zrozumieć, że mój ojciec nie był doskonały i nie był lepszy od mojej matki, mimo że nie pił, mimo że był bogatszy, mimo że był prezesem, mimo tego, że był dla mnie zawsze wspaniałym kompanem do rozmowy, intelektualnie był mi bliższy. Ale on nie był lepszy, bo to moja mama ze mną była na co dzień, każdego dnia, w swojej nieudolności, w swojej słabości, w swoim zranieniu, we wszystkim to była ze mną moja mama i nie dała sobie z tym rady, ale była ze mną, a on nas de facto trochę zostawił, nie, mówiąc w uproszczeniu. I to jest moja misja, nie, i to jest pewnie też twoje, i tak cię zagadałam, ale o tym, że, żeby zrobić wszystko, co możemy, wszystko, w tej tragicznej, z narcyzem ojcem, z psychopatą, z przemocowcem i z tym wszystkim, żeby je ochronić od dorosłych spraw. Jest niezwykle poruszające to, co mówisz, bo po pierwsze, wiesz, no te doświadczenia nas tak przepenetrowały tak naprawdę z dzieciństwa, że gdzieś też jest nasza głębia tutaj i stąd w ogóle czerpiemy. To jest to, co ja powiedziałam, że mnie najbardziej chyba takim motorem był ten ból z dzieciństwa, który teraz daje mi taki dostęp do mądrości i to, co ty mówisz w tej chwili i to zrozumienie głębokie i to, że dzięki temu, że ty to zrozumiałaś, że głosisz, że mówisz o tym otwarcie, to ląduje, wiesz, mamy tutaj tysiące osób, a jeszcze kolejne pewnie tysiące, setki tysięcy to obejrzy, nie? Więc zobacz, jaka to jest spuścizna, tak? Jaka to jest moc w ogóle tych wydarzeń i tego, że wyciągnęłaś z tego to, co wyciągnęłaś. Więc dlatego jestem też bardzo poruszona i dziękuję, że tym wszystkim się podzieliłaś i przychodzi mi w ogóle takie hasło, które było jednym chyba z kluczowych haseł dotyczących wszystkich relacji z mamą, z tatą, z byłym mężem i ze sobą. I to hasło to jest przebaczenie. Mhm. To jest coś, o czym ja bardzo dużo mówię i coś, co w ogóle mi uratowało życie. Bo ja na początku miałam pretensje do taty, że odszedł. Potem miałam pretensje do mamy, że to była jej wina, że on odszedł. Potem miałam do nich obojga, że mi zniszczyli dzieciństwo. Potem miałam do siebie, no bo to przecież moja wina pewnie, no bo ja się pewnie, gdybym nie ja, to pewnie oni by się tak nie pokłócili, nie posprzeczali. Jakby no. Tam po prostu ta wina tak skakała. I ja w pewnym momencie się zorientowałam, no i gdzie jeszcze chcesz po prostu usiąść? Na którym kwiatku, wino, droga? I ile jeszcze chcesz po prostu tutaj tej trucizny zasiać w tych relacjach? I ja naprawdę w pewnym momencie, widząc to obwinianie siebie i karmiąc się tym, karmiąc też te relacje i moje myśli, ja naprawdę się czułam, jakby to była trucizna. Mi to w ogóle nie polepszało życia. To była jak spirala w dół. I to się potem przenosiło na wszystkie moje relacje. Z przyjaciółmi, z mężczyznami, w pracy, wszędzie. Więc ten proces przebaczania, który, jak ja to mówię, to nie jest tak, że przebaczasz raz, odhaczasz i idziesz dalej, tylko to jest coś, co uprawiasz. Bo te myśli czasami wracają i tak jak piszecie cały czas, to jest cholernie trudne, zwłaszcza jak ktoś nas zdradził, zwłaszcza jak nas oszukał, zwłaszcza jeżeli wziął nasze serce, które miał w rękach i po prostu je podarł i wrzucił do ognia. To jest cholernie trudne i dlatego to jest proces uprawiania. I to przebaczenie, które ja musiałam zaaplikować i dla taty, za to, co zrobił i dla mamy, i dla ich relacji, i sobie, i mojemu byłemu mężowi, i wszystkim dookoła tak naprawdę, i uprawiać to po to, żeby się uwolnić, bo to się okazała moja droga do wolności. I to mi zaczęło dawać tą ulgę. To były te momenty, kiedy mnie zaciskało, bo ktoś coś zrobił i ja miałam ochotę właśnie nawrzucać albo powiedzieć, co ja myślę na ten temat. I po prostu zaczynałam brać ten wdech i wydech. I sobie przypominać, co ja na koniec tego życia chcę wspominać. Czy ja chcę wspominać właśnie tą truciznę i być cała zgarbiona i przytłoczona tą trucizną, którą aplikowałam sobie całe życie, czy chcę sobie zacząć wkraplać to antidotum. I to przebaczenie też nie jest takim przebaczeniem z miejsca ofiary, z miejsca mi się przydarzyło i teraz, nie wiem, cokolwiek moja wina albo cokolwiek, to nie jest o tym. To jest o takim, ja to robię dlatego, że ja chcę mieć najlepszą jakość mojego życia. Ja chcę mieć najlepszą, chcę, żeby moje dzieci miały najlepszą jakość życia, chcę, żeby ich tata miał najlepszą jakość życia. Bo my możemy sobie nawet wykasować jego numer, czy jej numer z telefonu, ale my mamy dzieci z nimi. My przeżyliśmy kawał życia z nimi i tego się nie da wykasować. I my możemy albo z tego uczynić dar, albo uczynić z tego przekleństwo nasze największe. Wiesz, bo czasami nie jest możliwe, nie? Bo jakby
ja mam sytuację ekstremalnie dobrą. Akurat tą mam dobrą, nie? Bo mój mąż jest moim jednym z najlepszych przyjaciół, jak nie osobą, takim filarem mojego życia, nie? Że ja w ogóle wiem, że no matter what, ale on jest i ratował mnie później z opału wielokrotnie, prawda? Jako taki przyjaciel, część mojej rodziny. Ja często mówię to w swoich relacjach, tak? Że to jest nasza rodzina. No, on jest na świętach po prostu, on nie ma nikogo, nie ma już rodziców, nie ma nikogo oprócz nas i jest w porządku. Jest w porządku i też jest w porządku wobec Daniela teraz, którego lubi i tak dalej, prawda? Jakby to jest, ja wiem, że to jest uprzywilejowana sytuacja i wiem, że nie każdy ma taką sytuację i nie każdy musi się przyjaźnić później ze swoim byłym partnerem i że to są wyjątki, prawda? I to nie jest must have, to nie musi tak być. I nie musi być tak, że mamy z nim dobre relacje albo w ogóle, że utrzymujemy jakąś relację na co dzień, bo jeśli nas to boli, to my jako dorośli musimy siebie też chronić. I to nie chodzi o to, że my dla dzieci musimy zaciskać zęby i pełni bólu przyglądać się nowej miłości naszego męża. Nie. Tylko chodzi o to, żeby w tej całej sytuacji stworzyć przestrzeń, nie przeszkadzać na przykład, tak? Nie zaburzać, nie obciążać przestrzeni, która jest przestrzenią mojego dziecka i jego relacji z ojcem czy z mamą. Żeby oddać to. Możemy to wspierać, jeśli mamy to miłosierdzie. Możemy to w ogóle wejść w tą relację i być wspólnie dalej rodziną, tylko inną już rodziną, rozstaną rodziną, patchworkową rodziną, tak jak u ciebie jest, prawda? Ja mówię powiększoną. Powiększoną rodziną i to jest cudowne, ale to są wersje luksusowe. Nie? Ja wiem, że one mogą się nigdy nie zdarzyć u was z narcyzem, z jakimś wariatem, z pełnym frustracji facetem, który po prostu nigdy nie przebaczy i nigdy nie chce puścić. I to może być niemożliwe, ale możliwe w wielu przypadkach. I to wiem, jak zajrzysz w głąb swojego serca, w głąb swojej uczciwości i zapytasz, czy rzeczywiście robię wszystko w miarę swojej możliwości, żeby wspomóc relacje mojego dziecka z jego tatą czy mamą, czy daję temu przestrzeń, czy nie przeszkadzam temu, czy nie zaburzam swoimi opowieściami, emocjami, różnymi rzeczami. I to, co ty na początku powiedziałaś, że zawsze jest szansa, żeby zacząć od nowa to robić, żeby spróbować powiedzieć sobie, a ja dzisiaj to puszczę, a ja dzisiaj mam taki guzik, który sobie tutaj naciskam, to jest guzik życzliwości, i on nie będzie się sam odpalał, tylko za każdym razem, jak będę słyszała te wszystkie rzeczy, albo nawet on mnie będzie atakował, albo ten, to ja sobie tu włączam, uśmiecham się, robię medytację, jestem w swoim oddechu, uczymy się tutaj tego, tak? Próbuję odpowiadać z poziomu życzliwości, spokoju, tak? Ograniczając ten kontakt być może do tego, który jest niezbędny. Możemy robić tylko to, co możemy robić w miarę tej sytuacji, w miarę możliwości tej sytuacji, bo to jest, wiesz, ta rozmowa mogłaby mieć milion różnych aspektów, a jak ułożyć później, a jak z macochą, a jak z tymi. I o tym też będziemy wielokrotnie gadać. Ja myślę, że dzisiejsza rozmowa to jest taka nasza wspólna zachęta do tego, żeby spróbować zrobić to, co jest w naszej mocy, pamiętając o tym, że nasze dzieci się nie rozwodzą z naszymi partnerami, że nie są naszą własnością, tak? Że mamy wpływ niestety na te relacje, które tam są, że możemy je zaburzać i niszczyć i że ta relacja jest mojemu dziecku niezbędna, wystarczająco dobra relacja jest niezbędna do tego, żeby był w przyszłości zdrowym, szczęśliwym człowiekiem, bo bez tego zawsze będzie miał złamany palec, nogę albo serce. Mocne. Mówię wam dlatego, że ja naprawdę wiele lat pracowałam i też pracowałam z ojcami, którzy byli sprawiedliwie traktowani. I to nie jest tak, ja wiem, bo też są badania, które pokazują, prawda, że to kobiety zostają z chorymi dziećmi. To kobiety zostają częściej z dziećmi, prawda? Wiem o tym, wiem. I że wielokrotnie toczycie swoje walki o to, żeby ten ojciec cokolwiek zrobił jeszcze, a nie porzucił rodzinę. Ale są też ojcowie po drugiej stronie, którzy są fantastyczni, gdzie matki uznają, że dzieci są ich własnością. Absolutnie. Gdzie zarządzają tą relację z tyłu, często z wielką bezwzględnością, zabierając szansę naprawdę wystarczająco dobrym ojcom,
żeby oni byli obecni w tej rodzinie. I to nawet kiedy nie mają w sobie takiej złości, wiesz, ja takie, tylko takim, to co ty powiedziałaś, takim małymi złośliwościami, podcinaniem skrzydeł, a pytaniem, przepytywaniem po weekendzie, i to też mam z własnego doświadczenia z partnerkami byłymi, które nie pytają, hej, co dobrego było, tylko a teraz powiedz mamusi, opowiedz w takim razie, co tam się wydarzyło. I potem informacja zwrotna do mojego partnera jest taka, że no niestety dzieci są w złym stanie. No bo się, nie wiem, paznokieć złamał. Serio? Tylko się paznokieć złamał? A co się wydarzyło dobrego? Dlaczego pytasz o złe rzeczy? Dlaczego w ten sposób prowadzisz narrację? Dlaczego uśmiechasz się i cieszysz wtedy, kiedy tam było źle i kiedy dziecko cię tylko potrzebuje, żeby się ratowała? To są często nie podświadome w ogóle zachowania, które robimy. I znowu teraz będę już, muszę zejść z tego tonu wysokiego i zejść na poziom rozumienia, bo wiem, że często u matek to się odzywa ratownik, tryb ratownika, ale zobacz, co robisz. Jeśli ty jesteś tym trybem ratownika i mówisz, no co znowu było? Co znowu było? No to dziecko ci odpowiada. I dziecko ci też odpowiada tak, jak chcesz usłyszeć. I kiedy ono widzi, że ty się czujesz potrzebna, ważna, oczy ci świecą wtedy, kiedy musisz znowu ratować sytuację, bo tam było źle, albo tam był paznokieć złamany, to ono ci będzie cały czas opowiadać o złamanym paznokciu. Więc ono ma już filtr na to, że ono wie, że jak mu się przychodzi stamtąd, to musi opowiedzieć złe rzeczy. A co gdyby zapytać, co dobrego się wydarzyło? I to są piękne narzędzia. I wiesz, mówisz to i mówisz to do wersji mnie, która naprawdę w pewnym momencie dokładnie tak czuła. To znaczy ja to wszystko przechodziłam. Ja przechodziłam te momenty, kiedy chciałam udowodnić, że u mnie jest lepiej, że chciałam pokazać. Jakby ja wiem, co się dzieje i dlatego też ważne jest, że to podkreślamy, że my naprawdę mamy świadomość tego, że to jest cholernie trudne. I ja wiem, co to znaczy i przechodziłam przez to i tam pod spodem jest ból. Czy to jest kobieta, czy mężczyzna, to jest po prostu gigantyczny ból i on jest związany, u mnie przynajmniej był związany z tyloma rzeczami, właśnie z tym rozczarowaniem, że się nie udało, ze złamaną obietnicą, którą sobie złożyłam jako dziecko, ze złamanym sercem, po prostu pękniętym na pół, z poczuciem, że ja teraz pękną też serca moich dzieci, z poczuciem winy takim, po prostu Mount Everest na mnie 1,57 m, przysięgam, ja poczucie winy to się w ogóle, to w ogóle się nie da opisać i ono, żeby uniknąć tego poczucia winy, ja byłam w stanie też zrobić wszystko, żeby tylko nie poczuć tego poczucia winy, bo ono tak piekielnie bolało, więc tam, no i zazdrość też, tak, to poczucie, że on robi coś innego, a nie z rodziną. Tam jest, słuchajcie, tam ja tyle kawałków musiałam gdzieś ułożyć w sobie i przeprocesować i uzdrowić, wybaczyć sobie właśnie, żeby ten ból przestał rządzić moim życiem, moimi relacjami i przede wszystkim moimi dziećmi, bo ja zaczęłam widzieć, że mój ból wpłynie na życie moich dzieci, na to, jak one będą traktowały swoich przyjaciół i swoich wrogów i wszystkie swoje konflikty. To było w pewnym momencie takie wzięcie odpowiedzialności za to, że albo ja przesadzę mój ból z siedzenia kierowcy na siedzenie pasażera, albo ten ból będzie jechał i ten ból nie trzyma kierownicy, on ma w nosie, gdzie ja jadę. Ból, jak zasiada za kierownicą naszego pojazdu, po prostu jedzie w ciemno z zasłoniętymi oczami i rozwala wszystko, co po drodze jest. Więc ja wiem, że te rzeczy, o których ty powiedziałaś przed chwilą, to wypytywanie, te kąśliwe uwagi, a u tatusia co? A oni spali razem w łóżku czy w oddzielu? A ona spała też? I to wszystko, ja to naprawdę znam. Ja wiem, że to boli. I jednocześnie my jesteśmy większe, my jesteśmy więksi niż nasze bóle. I to jest coś, co musimy sobie uświadomić. Nawet jeżeli to jest tak potwornie bolesne rozstanie i nawet jeżeli to jest rozczarowanie naszego życia, my wciąż jesteśmy więksi niż nasz ból, my wciąż jesteśmy więksi niż nasze rozczarowania i my wciąż mamy w rękach nasze życie, którym możemy kierować od teraz. Dobra, jest rozstanie, co teraz? Dobra, rozwodzimy się, nie udało się, jakkolwiek tego nie nazwiemy, co teraz? Okej, zdradził mnie. Więc co teraz?
zamiast jak to się mogło stać, dlaczego on to zrobił, jakim prawem, to jest jego wina, odetnę od niego dzieci, nie będę pozwalała chodzić, spotykać się z nią, jeżeli są dzieci, nie pozwolę im się poznać. Jakby tam jest cała lista rzeczy, które my same sobie narzucamy po to, żeby ukoić ten ból, ale tak naprawdę my go w ogóle nie koimy. I kiedyś przeczytałam takie piękne zdanie, że my naszą złością czy udowadnieniem racji nam się wydaje, że my kogoś ukaramy. Bo właśnie ktoś zawinił naszemu bólowi, ktoś złamał nasze serce, ale tak naprawdę karamy tylko siebie. I to jest coś, co jak sobie uświadomimy, to przestajemy mieć takiego drive'a, taki napęd na to, żeby udowadniać i żeby właśnie robić te ukąśliwe uwagi i gdzieś to się zaczyna rozpuszczać i to przebaczenie zaczyna jakoś lądować w nas i zaczyna nas trochę relaksować i w klatce piersiowej i tutaj w głowie i w skroniach i te myśli przestają być takie natrętne i gdzieś zaczynamy osiadać na tych naszych plecach, opierać się o ten fotel i czuć, że my jesteśmy bezpieczne. My od teraz możemy, bezpieczni, my możemy od teraz naprawdę tworzyć to, co chcemy, bez względu na to, co się wydarzyło. Albo możemy wziąć pod pachę, tak jak myśmy wzięły pod pachę po prostu te nasze doświadczenia z dzieciństwa, czy z tego dorosłego życia, niczym torebkę Coco Chanel i po prostu sobie wędrować dalej z tym bólem i używać go do czegoś pięknego, zamiast dać mu się zatruwać. I to nie jest tak, słuchajcie, że to było tylko proste. Znaczy na pewno dla mnie było prostsze niż dla was, bo po drugiej stronie jest ktoś mądry. Ale ja naprawdę miałam telefony z wakacji, że tata strajkuje, nie, one mu poszły z jajecznicą, nie zamknął się w pokoju, obraził się, jakieś różne rzeczy. I naprawdę to były tłumaczenia, to nie było takie, no tak, bo tata, tylko było hej. Może się coś takiego wydarzyło, że tata ma gorszy dzień, to zobaczcie, co możecie fajnego tego dnia zrobić. A pamiętacie, czasami jest tak, że jest gorszy dzień, a potem jest najfajniejszy dzień i tata się tam obrazi, a potem się odobrazi i robi różne fajne rzeczy. To było nieustające tłumaczenie. I też z po drugiej strony od niego też, że ta dzieci mówiła, albo mama obiecała, że coś zrobi, a potem znowu zapomniała, bo już wiadomo, że ojciec szybciej dowozi wszystkie rzeczy niż ja dowożę, bo ja zapominam, bo on też ma swoje kompetencje, których ja nie mam. Ale nawet rozmowa z wczoraj, on mi, przyjeżdża moja córka z obozu i on mówi do mnie, słuchaj, no tam, że ten, mówi, ona teraz jest cały czas nie w humorze, nie? Ja mówię, no dobra, spoko, ale wiesz, ona już przekracza wszystkie granice, bo ona jest nie w humorze, nie? Bo już się tam zachowuje. Tam. Ja mówię, no dobra, dobra. Rzeczywiście biorę ją i jest nie w humorze. Jest bardzo nie w humorze. No i potem jest bardzo nie w humorze. Ja sobie myślę, mój Boże, mam dosyć, zaraz mu napiszę SMS-a, że jest bardzo nie w humorze, nie? I jadę z powrotem z nią, tam z obiadu i gadamy, zaczynamy gadać. I coś tam zaczynamy gadać, bo lepiej gadam. Lepiej potrafię to zrobić niż on. On nie ma tej kompetencji, bo on wchodzi w rolę moim zdaniem też takiej nastolatki i obydwoje o tak siedzą, nie? Już tam. I zaczynam odkrywać, co tam się wydarzyło, nie będę opowiadała, bo już jest duża i tak dalej, ale co ja robię, słuchajcie? Zobaczcie, co ja robię. Ja już rozumiem, że dla niego te kłótnie, czy te zachowania mojej córki są dużo bardziej bolesne, bo on się potwornie boi. On się potwornie boi, że oni nie będą mieli dobrej relacji. On jest dużo bardziej egotykiem, więc on uderza do siebie, że to on, że to w niego coś i tak dalej. Ma mniejszy może poziom takiej świadomości niż ja i takiego nieodbierania tego do siebie, tylko, że to jest jej, to jest, wróciła z obozu, jest nastolatką i tak dalej. Odklejam to od siebie. On tego nie potrafi odkleić od siebie. On to przeżywa. Jego to boli, jego to wkurza. On czasami traktuje, że równi dorośli już od dawna, że to równi dorośli są. To są te jego błędy, ale ja cały czas sobie myślę, co ja mam po drugiej stronie. Po drugiej stronie mam super odpowiedzialnego faceta, który w momentach kryzysu jest, zawsze daje radę, który zawsze jest obecny i tak dalej. Mam po drugiej stronie mnóstwo wartości, nie? Wkurza mnie to na maksa, ale mam mnóstwo wartości. Więc co ja robię dzisiaj rano, przed tą rozmową? Dzwonię. I mówię, halo, mam nadzieję, że on nie słucha. Halo? Hej, słuchaj, chciałam powiedzieć, że wczoraj też tak miałam. I uważaj, zobaczcie, co ja robię. Mówię, też tak miałam. Czyli, że we dwoje. Nie, że tylko on ma, tak? Bo on jest zawsze, że myśli, że ja mam świetne relacje, on ma te... Nieprawda. Ja mam może lepsze trochę, bo jakby jestem bardziej otwarta, coś tam. Ale mimo wszystko, obydwoje, dajemy radę. Razem pracujemy na to. Więc mówię my, nie ty. Tylko od razu zawsze mówię my. Wiesz, ja też miałam taką sytuację. Wiesz, rzeczywiście tak było. I wiesz co, tak sobie myślę, że my popełniamy błąd. My.
mimo że ja tego błędu nie popełniłam, ale my go popełniamy. Wiesz, że my tak odbieramy jeden do jednego to, co się dzieje, do siebie to odbieramy. Ja nie odbieram, ale mówię, odbieram. Nie? Odbieramy to do siebie, zamiast się zastanowić, a co tam się za tym kryje? Rozumiesz, schować swoje emocje do kieszeni, bo ja ci powiem, co tam się kryło. Żebyś nie myślał, że to jest o tobie, to w ogóle nie jest w tobie. To była rozmowa o przyszłości, o życiu zawodowym, o wyborach. To w ogóle, zobacz, nasze dziecko jest dorosłe, przychodzi już ze swoimi problemami. Ona to gniecie w środku tak samo, jak ty gniecie, bo tak samo robi. Nie? I ja mu tłumaczę, próbuję mu wytłumaczyć po to, żeby jemu było łatwiej, bo ja gram na te relacje, rozumiecie? Kurza mnie czasami, pokazuję wam lajtową, bo nie chcę tutaj wywlekać, jakby też opowiadać o Klarze, która pewnie nie miałaby ochoty, żebym to robiła, ale ja naprawdę wykonuję tę pracę, żeby on wchodził znowu z dobrym nastawieniem, z dobrą intencją, bo wiem, że nie ma tej kompetencji, ale ma inne kompetencje. Ale ma inne kompetencje, to on odwozi na obozy, to on punktualnie 7 tutaj przyjeżdża, żeby ją odwieźć na kolejkę i tak dalej, i tak dalej. I cały czas sobie myślę, co jest po drugiej stronie, a czy ty jesteś taka idealna, a czy ty wszystko dowozisz? No nie dowozisz. Nie, o, macha mi, właśnie wstała, muszę mówić cicho. Ale prawda, Ria, twoja codzienna praca. I to jest, i to mało tego, i to jest właśnie, ja mam takie poczucie, że to jest odpowiedzialność, ale wybór też, bo ja myślę, że poruszyłaś bardzo ważny temat, który jest kluczowy dla dziecka, czyli takie poczucie, że rodzice, nawet jak się rozstali, to są w teamie. Mhm. Rodzice są w teamie, że ja mogę, bo to jest też właśnie, co mi przekliknęło, jak oni się pogodzili ze sobą po wielu latach. Dla mnie było okej już, że oni nie są razem. Ważne było to, że oni są, że jak ja przyjdę do jednego, to że nie będzie takiego, jak to on ci tak powiedział, i że ona dzwoniła do niego i go szaniała, bo to daje pole do takiego zwichrowania emocjonalnego tak. Dla dziecka, brak poczucia bezpieczeństwa. Dziecko gdzieś nawet czasami podświadomie szuka, czy mama powie to samo, co tata. Moje dzieci tak robią. Podświadomie sprawdzają nas, czy my powiemy to samo. I to jest bardzo ważne, co powiedziałaś a propos tego teamu, że niezależnie od wszystkiego, my gdzieś na górze, i to jest też, co ja często mówię swoim dzieciom i często mówię na moich programach na temat tego rozstania, że by pamiętać, że zawsze jest takie sformułowanie jak to są sprawy między mną a twoim tatą i ja to załatwię. Ty jesteś dzieckiem i ty możesz mieć swoje dzieciństwo. Twoje dzieciństwo jest po to, żebyś się bawiła, żebyś miała jak najwięcej śmiechu i lekkości, a nie żebyś się zajmowała sprawami dorosłych. Ja to załatwię z tatą, jak to załatwimy, to wrócimy do ciebie. I nawet jeżeli się pojawiał, mamo, my, zobaczcie, my nawet w przyjaźni, a tata powiedział coś zupełnie innego, tak? I kontra do mojego. I już mam trigger, już mam pretekst do tego, żeby powiedzieć, jak to, i za telefon chwycić. I ja wtedy po prostu ucinam rozmowę. Okej, dobra, słyszę, że tata powiedział coś innego. To są decyzje dorosłych, nie wasze. My to uzgodnimy na naszych spotkaniach walnych. Wrócimy do was, jak będziemy mieli już jednoznaczne zdanie na ten temat. A nawet jeżeli się zdarza tak, że faktycznie na koniec uzgadniamy coś zupełnie innego, u niego jest inaczej, u mnie jest inaczej, to wtedy znowu jest takie narzędzie, w którym jest okej, u taty w domu tak jest, u nas jest tak, możesz doświadczać i tego, jakby to jest twój tata. Mhm. Twojego tata, to jest twój tata, on ma być dla ciebie ważny, on ma być dla ciebie przykładem i ja nie podważę tego, co jest u niego, nawet jeżeli się z tym radykalnie nie zgadzam. Bo ja szanuję go jako człowieka, nawet jeżeli jego struktura czy jego zasady są sprzeczne z moimi. To nie wpływa na mój szacunek do niego, bo mój szacunek jest niezależny. I to jest coś, co ja musiałam w sobie wypracować. Niezależnie od tego, co się wydarzyło między nami, niezależnie od tego, jak się potoczyła ta nasza ścieżka i ta nasza przygoda, ja chciałam, żeby nie wygrał ten koniec, ten finał, tylko żeby wygrało to, że się kiedyś kochaliśmy, że mamy ze sobą dzieci i że to jest wynik naszej miłości. I że ja nie podważę tymi wydarzeniami tragicznymi, tej miłości, która była. I ja chcę podkreślić tutaj jedną rzecz, bo w żadnym momencie nie chcę kogokolwiek zawstydzać. Do mnie przychodzą ludzie, którzy po prostu są już w sądzie i rzucają w siebie przysłowiowo po prostu najgorszymi argumentami i są naprawdę w tragicznych momentach i takie rozmowy jak ta nie są po to, żeby zawstydzać, że do czegoś takiego doszło albo że robicie takie rzeczy, o których my mówimy nie róbcie, tylko są po to, żeby się na chwilę zatrzymać, żeby wziąć oddech,
dać wam opcję, bo wiele osób, które przychodzą do mnie, nie wiedzą, że można inaczej. Jest po prostu żal, jest złość, są stare stereotypy i jedziemy po prostu tymi starymi torami. Więc my nie chcemy nikogo zawstydzać, my nie chcemy nikomu wytykać, że źle zrobiliście, jeżeli zrobiliście albo robicie któreś z tych rzeczy, które my wymieniamy. To jest po to, żeby pokazać, można tak, można tak, można tak. Jest mega dużo wsparcia w tej chwili, którego myśmy nie miały. Te lat temu, bo jeszcze nie było takich możliwości. W tej chwili jest tyle tego, jest tyle rozmów takich jak ta, od których można się zainspirować, od których można czerpać właśnie wiedzę i otwierać oczy i stwierdzać, okej, robiłam tak dotychczas, poproszę, powiedzcie mi, jak mogę zrobić to inaczej, bo boli, bo sobie nie radzę, bo nie mam pojęcia, jak z tym narcyzem postępować, czy z tą narcyzką. Ja tutaj podkreślam, bo ja z kolei mam bardzo wielu mężczyzn też, tak? Oprócz mniej więcej mam tak 30-70, więc wciąż jest więcej kobiet, ale jest 30% mężczyzn, więc chcę uhonorować też mężczyzn. Jakby są te osobowości różne, są różne sytuacje, są różne niesmaczne sytuacje, które się wydarzyły, więc nie chcemy zawstydzać, chcemy pokazać po prostu alternatywę. Ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć taką rzecz, że, bo tutaj czytam, czasami pojawia się takie pytanie, na które muszę jeszcze przed końcem odpowiedzieć, że a co powiedzieć, kiedy ojciec nie chce mieć kontaktu? Ja bym powiedziała tak, że twój tata się zagubił i że ludzie czasami gubią się w swoim życiu, popełniają błędy, których później żałują i że twój tata cię bardzo kochał i bardzo ciebie chciał. To jest coś, co każde dziecko chce usłyszeć. Bardzo ciebie chciał i powstałeś z miłości i bardzo ciebie kochał. I popełnia błędy, tak jak popełniają różni ludzie. I wiem, że cię to rani, jest ci przykro, ale mam nadzieję, że w pewnym momencie tata powróci. I że w pewnym momencie, że na pewno jest tak, że tata ma ciebie gdzieś w sercu, ale może zgubił ścieżkę do tego serca. Może dzisiaj się gdzieś pogubił, że to jest, wiesz, coś, co możemy też dziecku dać, które czuje się odrzucone i pozostawione przez najważniejszego człowieka. I nie jest naszym, tego się nie da zaadaptować, wiecie, to nie jest taka historia, w której można powiedzieć, okej, no to teraz zaadaptuj się do tej straty. Niestety nie, bo to po prostu potem jest to boli przez całe życie. Więc powiedzenie dziecku, nie o to chodzi, że czekaj pełen nadziei przeopnie, bo nastolatkowi temu nie powiesz, ale możesz powiedzieć, że zobacz, że są różni ludzie, którzy naprawdę się gubią gdzieś tam, prawda? Coś tam się im w głowie poprzewracało, popełniają błędy, myślą inaczej niż myśleli wcześniej, gdzieś są w jakiejś drodze. Moim zdaniem, tata się pogubił, zapomniał trochę o tym, co jest najważniejsze i może tak dzisiaj być, ale głęboko wierzę w to, że wróci i że cię na pewno kocha w swoim sercu, tylko dzisiaj o tym nie myśli, bo myśli o czymś innym. I to wszystko nie załata dziury, ale to powoduje, że chronisz tą iskrę miłości, którą to dziecko ma i to, żeby nie przyklejało tych powodów i żeby nie traktowało tego jako odrzucenie, tak? Że ktoś cię nie kocha, ojciec cię zostawił, bo cię nie kocha. Bo to jest rana na całe życie. Jeśli można to zrobić jakąś małą otulinę wokół tej rany i powiedzieć o tym w taki sposób właśnie, że to jest chaos, że to są błędy, że ludzie popełniają błędy, że wielokrotnie wracają i przepraszają i że masz nadzieję, że kiedyś wróci i przeprosi. I że na pewno go kocha, tylko o tym teraz zapomniał i tak dalej, i że wie, że jesteś zły i tak dalej, ale wielokrotnie bywało tak, że rodzice wracają do swoich dzieci, bo zawsze je kochają i tak dalej. Ja bym próbowała zrobić otulinę wokół tego, rozumiecie? Jeśli nic nie mogę zrobić, bo nigdy nie wiadomo, w którym momencie tam będzie i tak z powrotem powrót. Tak samo jak tu piszecie, że dzieci nie chcą chodzić do rodziców. U mnie też nie chciały chodzić czasem. To nie jest tak, słuchajcie, że szły i w ogóle tam szły i tu szły. Nie. Ale ja za każdym razem wykonywałam pracę, żeby je zachęcać do tego, żeby poszły. Mało tego, wymyślałam czasami różne rzeczy, które mogliby tam robić, albo je nawet załatwiałam, żeby tam było trochę fajniej. Ale powiem wam jeszcze jedno. Nawet jeśli teraz nie chcą chodzić, to nie oznacza, że za chwilę nie będą chcieli chodzić. Bo mają dzieci, które mają potrzeby w wieku 3, 5, 7, 8 lat, mają inne potrzeby, kiedy mają 10, 15, prawda? Bo wiadomo, może tak być, że u nas jest fajniejsza zabawa, nie? A u nas jest weselej. Nie? Albo mama się nie obraża, albo u mamy nie ma partnera na przykład, jest luźniej, albo to jest mój dom, w którym jestem i to są moje kubki, moje PlayStation i różne inne rzeczy, nie? I tam jest gorzej, ale ja bym cały czas zachęcała do tego, żeby dawali temu szansę, że kiedy wracają, żeby pytać, a co się wydarzyło fajnego,
A jeśli nie wytrzymują 3 dni, to niech pójdą na 1 fajny dzień. Ważne, żeby był ten regularny kontakt, żeby tam był jakiś kontakt, żeby były fajne chwile. A jeśli nie chcą iść na noc, to niech idą na lody i na lodowisko. Nie? Cokolwiek, żeby tam był kontakt. Bo to już jest wystarczające, żeby zachować tę dobrą relację. Ale tam nie musi być świetnie. Mało tego, może się okazać, że my się w pewnym momencie zakochamy. My będziemy budować swoją rodzinę, a dzieci nam powiedzą, a my go nie chcemy, tutaj my idziemy do ojca. To idź do ojca teraz. Ale żeby ten ojciec był, żeby miały gdzie tam wracać też, nie? Może się okazać, że to my będziemy po drugiej stronie, bo nasza córka, zapewniam was, bo też miałam takie dyskusje, powie wam, ale ja nie chcę z nimi mieszkać, ja z nim nie będę mieszkać, ja wtedy wyprowadzę do ojca, nie? I nagle jesteś po drugiej stronie, kiedy dziecko ci mówi, ja nie będę tutaj. Więc mądrość polega na tym, żeby tworzyć taką przestrzeń, żeby dziecko miało gdzie tam wracać. Nawet jeśli dzisiaj tam nie jest idealnie, nawet jeśli on nie ogarnia tego, nawet jeśli te weekendy są trochę byle jakie, to stwórzmy taką przestrzeń do tej relacji, żeby ona mogła cały czas funkcjonować, żeby cały czas ją pielęgnować jednak mimo wszystko. Do tego was zachęcam. Chcesz coś powiedzieć na koniec? Tak, w ogóle bardzo, bardzo się zainspirowałam tym, co mówisz, bo wiecie co? Mój tata zniknął w pewnym momencie, w sensie po rozstaniu. Jego nie było kilka lat. I ja byłam potwornie tym zraniona, bo właśnie mimo, że on, tak jak powiedziałaś w pewnym momencie, że zostawił mamę, to ja się czułam też, jakby mnie zostawił. Zdrada dotyczyła też mnie, tak? Zostawienie dotyczyło też mnie. I to był gigantyczny ból i to był dla mnie też świetny pretekst na to, żeby sobie wytłumaczyć, że on właśnie mnie nie kocha i że w ogóle, że jestem niekochana i nieważna. I powiem wam szczerze, że ja nie wiem, czy cokolwiek dało mi taką moc, niż to, że zdałam sobie sprawę z tego, ja nie wiem, gdzieś byłam już na studiach prawdopodobnie, że jego miłość do mnie jest niezależna od tego, czy on jest, czy go nie ma. Że to, czy on jest, nie musi być dowodem na jego miłość. Mhm. Bardzo ładnie. Słuchajcie, mi to rozwaliło cały system, bo generalnie jest tak, że my mamy sklejone trochę to, że do miłości potrzeba dowodów, że trzeba dzwonić, że trzeba coś konkretnego robić, żeby udowodnić miłość. Ja nie wiem, czy jest coś mocniejszego, co ja noszę w sobie, niż to, że ja mam założenie, że jestem kochana bez względu na dowody dookoła mnie. Że jakby ja zakładam, że jestem ważna, że mam znaczenie, że moja obecność ma znaczenie, niezależnie od tego, czy ktoś mi to udowodni SMS-em czy telefonem. I to dało mi brak, ten dar mam z tego, że nie było mojego ojca przez wiele lat w moim życiu. I że ja musiałam w sobie wykrzesać tą wiarę, że on mnie i tak kocha. I jak mój tata się pojawił, relacje z moim tatą, ja w ogóle, to jest mój najlepszy przyjaciel w tej chwili. Pomimo tego, co się wydarzyło, bo jak on się pojawił, ja nie byłam pełna zgorzknienia i obwiniania, tylko byłam pewna, a nie mówiłam, że mnie kocha? A nie mówiłam? Wiedziałam, że wróci, a nie zapomnę, jak ja mojej mamie powiedziałam. Wiedziałam, że mnie kocha, a mówiłam ci, że mnie kocha. Ja byłam po prostu, ja dostałam dowód na to, co sobie ułożyłam w głowie. Więc teraz pomyślcie o tym w ten sposób. Jeżeli znika ta druga osoba, ten drugi rodzic i zostajecie w tym sami i to jest piekielnie trudne, bo nie ma nikogo do pomocy, bo nie ma nikogo do dzielenia trosk, do dzielenia tych pierwszych razy, do dzielenia wszystkiego, co się wiąże z macierzyństwem, co jest tak niesamowicie wzruszające i też czasami trudne, pomyślcie o tym, jaki to będzie przekaz dla waszego dziecka, że obecność tego drugiego rodzica nie wpływa na miłość. Ty i tak jesteś kochana, kochany. I to, że taty nie ma i w tej chwili być może nie ma przestrzeni, nie wiemy przez co przechodzi, czy mama. Nie mamy pojęcia przez co on teraz przechodzi. Zostawmy to, popracujmy teraz nad tym, żeby to nie wpłynęło na twoją samoocenę, na twoje poczucie własnej wartości, żebyś ty wiedziała, że jesteś kochana i kochany, niezależnie od tego, czy ten rodzic jest, czy do ciebie zadzwoni, bo to potem wpłynie na twoją relację z partnerem i na mnóstwo innych rzeczy, które się wydarzą, na twoją pracę, na twoje poczucie własnej wartości, i w ogóle na twoje, w ogóle wszystko też, jak będziesz stawiała się w pracy i w swojej karierze zawodowej, we wszystkim. Więc wykorzystajmy każdą z tych sytuacji po to, żeby stworzyć z tego dzieło sztuki, zamiast sobie dowalać tym i zamiast sobie po prostu
kontynuować tą narrację, że coś się nie udało i teraz dzieci będą nieszczęśliwe i jeszcze im utrwalać to w pamięci i tak dalej, i tak dalej. Więc dziękuję za to pytanie. Bardzo Wam dziękuję, kochani. Obiecuję, że zrobię jeszcze takiego live'a, nie jednego, na temat i opieki naprzemiennej, o której pytacie. To jest zupełnie inny temat, o którym mogę też opowiadać bardzo dużo i o macochach, i o patchworkach. To był pierwszy taki temat tutaj, którym właśnie chciałyśmy Was zainspirować do takiego pozytywnego, życzliwego myślenia, żebyśmy dały szansę. Nie racja, ale relacja jest ważna i tak dalej. I to, co powiedziałaś, ta miłość, że ona nie jest tylko obecnością, chociaż jest obecnością, ale kiedy nie ma tej obecności, to niech będzie tą obecnością, którą my zbudujemy w głowach naszych dzieci. Bardzo Ci, kochana, dziękuję za poświęcony czas. Mogłabym 5 godzin z Tobą, kochana, gadać, a idę do dentysty zaraz, bo mnie ząb boli, więc lecę do dentysty, jedę na Mazury. Dziękuję Ci ślicznie, my się widzimy na kawie, Ria, bo obiecałaś, ja też obiecam, jak wracam, poplotkujemy o naszych sprawach, a Was zapraszam o 8:15. Udostępnijcie tego live'a, jeżeli ktoś według Was potrzebuje, bo jest w takiej sytuacji. No, bo udostępnijcie ludziom, ponieważ wydaje mi się, że to jest też dużo ważnych rzeczy, a rodziców rozstanych jest bardzo dużo. I dziękuję za Wasze mądre też treści, gdzie piszecie tutaj mądrości, które bym wszystkie powrzucała na pasek, ale się nie mieszczą, ale pewnie jak ktoś będzie odsłuchiwał, to sobie będzie też czytał to, co Wy piszecie. A Was jutro zapraszam, o 8:15 będzie profesor Mirosław Jarosz, który jest moim zdaniem najlepszym lekarzem na świecie, gastroenterologiem, ekspertem WHO naszym polskim, i będzie opowiadał o tym, co zrobić, żeby długo żyć. Myślę, że to powinno Was zainteresować, a poznacie, bo to jest doktor Judym, najwspanialszy lekarz o największym sercu i największy specjalista, który Wam powie, jak zdrowo żyć. Naprawdę warto być, bo to jest wielki autorytet i też mój przyjaciel, którego znam od lat i ja go najbardziej szanuję na świecie jako lekarza. Więc zapraszam mojego człowieka jutro. Jutro będzie o zdrowiu. A Tobie dziękuję, kochana, i ściskam Cię najmocniej i widzimy się na kawie. Dziękuję, ściskam. Trzymajcie się. Dobrego dnia dla Was wszystkich. Już nie chcę, gdyby chcę właśnie tak.